Witam, jesteśmy w centrum Warszawy. Pojeździmy, zobaczymy jak wygląda Warszawa nocą. Pałac Kultury zamglony. Idziemy, zobaczymy jak wygląda nowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jak wygląda ta bryła. No, widzę stare autobusy, ogórasy. Jedziemy zobaczyć najpierw autobusy. Stary Orbis. Fajnie wyglądają. Idziemy dalej. Mamy efekty specjalne. Siodełko strasznie trzeszczy w rowerze. Zardzewiały sprężyny w siodełku. Ho, ho, ho. Jeszcze jak cholera. No tu coś nowszego. Gdzieś tu jest ścieżka rowerowa, wjedziemy na nią, podjedziemy pod Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zobaczymy jaką bryłę postawili. Ale ludzi w centrum spaceruje. No już nie trzeszczy siodło, jak jest równa powierzchnia. Ścieżka rowerowa tutaj jest gładka, asfaltowa. Kamerka, którą nagrywam, to jest Osmo Action 5 Pro z najnowszym oprogramowaniem. Końcówka 0330. Zobaczymy jak działa ten tryb nocny. Podobno poprawili. Na małym ekranie wygląda to ładnie. Zobaczymy jak będzie na komputerze. Na dużym ekranie. No, ruch przy muzeum duży. Sporo ludzi się kręci, pewnie w środku też dużo ludu. Podjedziemy, zobaczymy. Najpierw przejedziemy z tej strony. Budynek nowoczesny. Nie wtapia się w inne budynki na pewno, wyróżnia się na tle tych innych w centrum Warszawy. No, sporo ludzi, nawet kolejka jest. Podjedziemy z drugiej strony, zobaczymy. ściany białe, gładkie. Co tu widać? Bo jest wejście. Nie, z tamtej strony tylko jest wejście. A można kupić jakieś książki. Jeszcze nie byłem zwiedzać w środku. Może się wybiorę. Na razie tak rekreacyjnie rowerkiem w nocy. O, jaka kolejka. Sporo ludu. Chyba windy są. Będziemy zobaczyć od frontu. Piątek wieczorem to sporo ludzi łazi po Warszawie, po centrum. Tędy śmigniemy. Z zewnątrz dużo nie widać. Pewnie na górze są okna i tam różne salki. To coś widać. Tak to wygląda z zewnątrz. Jedziemy dalej. Idziemy w stronę Pałacu Kultury. Znowu wertepy i znowu szrełko trzeszczy. Muszę nasmarować sprężynę. Trochę wilgoci dostało i trzeszczy jak szalona. O, o, o. Imprezy w parku słychać, siedzą na ławkach. O, fontanna działa nawet. Zimno, 0 stopni, ale o, może nie 0, ze 2. Muzyk gra. Na gitarce ktoś przygrywa. Zobaczymy. Zobaczymy, kto tak pogrywa na gitarze. Pałac Kultury fajnie wygląda w ogóle. Na górze oświetlony. A tutaj przygrywają na gitarce. Tam na gitarce. A tutaj disco. Chyba jakieś TikToki są nagrywane. Nasza ostatnia noc Druga fontanna czynna. Ale trzeszcz środowy. Z tej strony objedziemy Pałac Kultury dookoła. Nie ma ścieżki rowerowej. Znaczy jest, ale w drugą stronę. Dobra, zawracamy. Jedziemy na ścieżkę rowerową. Można jechać. Proszę, niech się nigdzie nie spieszy, bo czerwony. Może pojedziemy w lewo. Pojedziemy w lewo. Dążymy. Ładnie wygląda Warszawa wieczorem po ciemku. Wszystko oświetlone. Nieźle w nocy nagrywa. Przynajmniej na tym mini ekraniku widać ładnie. chyba poprawili dużo w tym trybie nocnym. No tam dalej to chyba nie ma ścieżki rowerowej. Chciałem przejechać wokoło Złotych Tarasów, ale tutaj chyba się ścieżka rowerowa kończy. Niestety. Podjedziemy kawałek. Szeroki chodnik. Ale tych hulajnóg stoi. Jest tego. Złote Tarasy i Dworzec Centralny w Warszawie. Tędy śmigniemy pomiędzy Złotymi Tarasami a Dworcem Centralnym, może da się przejechać. Jest i ścieżka rowerowa. Marriott Presidential zwany teraz. Zmienili nazwę. A my śmigniemy tędy. Klaksonów jak w Kambodży. W Indiach, o! Tam to trąbią. No, mamy zielone. Musimy się przecisnąć. takie cudo stoi. Bardzo ładnie pomalowany. Limuzyna karoca. Dobra, jedziemy dalej. Słynny Bar Lucy z zapiekankami. Kolejeczka stoi. I tak to wygląda centrum Warszawy. Wieczorem. Dobra, zrobiliśmy kółeczko wokoło Pałacu Kultury i to spore. Za ciepło nie jest, więc troszkę zmarzłem, a wybrałem się bez szapki. Przydałaby się. Jak się jedzie, to się odczuwa bardziej to zimno. A tu mamy ścieżkę. To wjedziemy sobie na ścieżkę. Kończymy tą wycieczkę krótką. Pozdrawiam wszystkich.